Dzisiejsze kazanie, które chciałem powiedzieć na tym miejscu, nazwałem duchowa walka. Mówi się, że w życiu człowieka są pewne dwie rzeczy: śmierć i podatki. Gdy ludzie patrzą na życie na tej ziemi, na doświadczenia, jakie z sobą to życie niesie, właśnie do takich wniosków dochodzą. Jeżeli chodzi o podatki, to wiele osób stara się ich uniknąć, a jeżeli już płacić, to płacić jak najmniejsze. Słowo podatki nie najlepiej nam się kojarzy, ale nie sposób tego słowa wymazać ze słownika, nie sposób tego słowa wymazać z naszego życia. Podobnie jest ze słowem śmierć, ze śmiercią. Śmierć towarzyszy nam na każdym kroku naszego życia. Nie sposób jej uniknąć. Mówi się nawet, że śmierć jest elementem naszego życia tutaj na ziemi. Śmierci nie unikniemy, to chociaż staramy się ją odwlec w czasie i mamy na to różne, przeróżne sposoby. Ruch, dieta, organizujemy kluby zdrowia, organizujemy expo, zdrowie. Tak, tego słowa śmierć również nie da się wymazać ze słownika, nie da się wymazać z naszego życia. Jest również tak, że śmierć dla większości jest tragedią, jest nieszczęściem, jest przekleństwem, ale dla niektórych osób może z kolei jawić się jako wybawienie, jawić się jako pewna ulga. Tak dużo zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tak dużo zależy od naszego życia, jakie prowadzimy. Od wielu osób, i to zazwyczaj tych niezadowolonych z życia, możemy usłyszeć, że śmierć jest jedyną rzeczą sprawiedliwą na tej ziemi. Umierają bowiem bogaci, umierają biedni, umierają królowie, umierają żebracy, umierają ci, którzy mają znajomości i ci, którzy tych znajomości nie mają. Niestety, choćbyśmy chcieli żyć długo, bardzo długo na tej ziemi, to i tak starzejemy się, to i tak umieramy i przychodzi właśnie śmierć. Dlaczego tak jest? Biblia jest taką księgą, która daje odpowiedzi. Wiele odpowiedzi również daje odpowiedź na to pytanie. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, 23 werset, czytamy tam bardzo znane nam słowa zapewne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. W 3 rozdziale tego listu, tam 23 werset, czytamy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Co zatem dla człowieka wierzącego jest pewne? Po pierwsze, że jest grzesznikiem skazanym na śmierć. To zła wiadomość. Po drugie, że jest nadzieja, bo ktoś zapłacił za niego okup, bo ktoś za niego przelał krew, oddał życie. To jest wspaniała wiadomość. I chociaż człowiek wierzący, jak inni, może umrzeć tą pierwszą śmiercią, to tą drugą śmiercią wcale nie musi umierać. To znowu dobra, to znowu jest wspaniała wiadomość. Jak zatem uniknąć tej drugiej śmierci? Warto rozszerzyć te wersety z listu do Rzymian, przed chwilą cytowane: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej
i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jak było w waszym życiu? Jak było w twoim życiu, siostro, bracie, że jesteś w tym, a nie w innym miejscu? Że znalazłeś się w tym, a nie w innym kościele? Co się takiego stało? Czy nie to, że kiedyś Pan Jezus stanął na drodze twojego życia? Że Pan Jezus stał się kimś bardzo ważnym w twoim życiu? Kim był Pan Jezus w moim życiu, w twoim życiu? Kim się okazał? Bardzo ważne pytanie. Ale jeszcze ważniejsze pytanie, kim jest Jezus teraz, aktualnie, w twoim życiu, w moim życiu? Bo może nie jest tym, kim być powinien. Może nie jest na tym pierwszym, najważniejszym, centralnym miejscu. Może znalazł się ktoś inny. I może jeszcze bardzo jedno ważne pytanie, które należałoby zadać. Kim powinien być Jezus? Kim powinien być Jezus w moim życiu? Znamy wszyscy historię Saula, późniejszego apostoła Pawła. Gdy Jezus ukazuje się jemu, wszystko w jego życiu się natychmiast zmienia. Słyszą słowa, ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, tam rozdział 19 i 20 werset, odnajdujemy takie słowa. 19 rozdział Dziejów Apostolskich, 19 i 20 werset. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Jaka odwaga, jaki zapał, jaka gorliwość tego człowieka. Jak było z nami, kiedy Jezus stanął na drodze naszego życia? Czy i nam nie towarzyszyły podobne reakcje? Czy i nam nie towarzyszył pewien zapał, pewna gorliwość, chęć opowiadania o Nim innym osobom? Czy i nam, podobnie jak Saulowi, nie powiedziano, co mamy czynić? Czy nie pouczono nas o pewnych zasadach wiary, które powinniśmy przestrzegać? Czy nie powiedziano nam, jak żyć, aby się móc Bogu podobać? Jesteśmy pouczani przez Słowo Boże, pouczani przez Ducha Świętego, pouczani przez apele, przez kazania, przez lekcje szkoły sobotniej. Wszystko to po to, abyśmy uniknęli drugiej śmierci, śmierci wiecznej, abyśmy lepiej poznali Boga i odziedziczyli życie wieczne. Był taki czas w moim życiu, że będąc młodym chłopakiem, miałem wtedy kilkanaście lat, bardzo często chodziłem do kościoła katolickiego, do kościoła powszechnego. Czasem było to 2-3 razy w tygodniu. Na parafii wtedy był taki fajny ksiądz. Jego postawa, jego zaangażowanie powodowały to, że bardzo dużo osób chodziło wtedy do kościoła na parafię. Gdy ten ksiądz przychodził do moich rodziców, gdy przychodził po kolędzie, to mówił takie słowa: o, widzę, moi drodzy, że wy w rodzinie to będziecie mieć księdza. Ten wasz syn, to tak mi się właśnie zapowiada. Tak może być. Ale mijały lata, ożeniłem się, jedno dziecko, później drugie dziecko i perspektywa bycia księdzem gdzieś się oddaliła. W tym czasie również przyszedłem do kościoła adwentystów. Dnia siódmego przyjąłem chrzest. Po czasie zostałem też ewangelistą, wolontariuszem. Tak się to nazywa. W pewnym momencie zacząłem chodzić w sprawach urzędowych do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. I co słyszę? Słyszę słowa: niech ksiądz usiądzie, niech ksiądz poczeka. A ilu to ksiądz ma parafian u siebie? Na początku mówiłem: nie jestem księdzem, jestem ewangelistą.
ale nic nie pomagało. Pojechałem na badania okresowe wysłany z diecezji. Pani doktor zaprasza, mówi, proszę usiąść, proszę księdza. A gdzie wy macie ten wasz kościół, proszę księdza, w Bielsku Białej? Proszę mi powiedzieć. Jakiś czas znowu temu dzwoni do mnie moja mama i mówi, pamiętasz, ty u nas na parafii tego księdza? No mówię, no pamiętam. On mówił, że ty będziesz księdzem. Ale nie jestem księdzem. No ale jest podobieństwo. Jest podobieństwo. Ten ksiądz nie żyje już 20 lat, może więcej, może 20 kilka. Ale gdyby żył i gdyby spotkał mnie albo moich rodziców, to sądzę, że mógłby powiedzieć, że ale nie o takiego księdza mi chodziło. Nie w tym kościele. Nie to miałem na myśli. Ale nie to jest najważniejsze. Jest coś o wiele bardziej ważnego. Najważniejsze jest to, że gdy Pan Jezus przyjdzie, żeby On powiedział, chciałem, żebyś był właśnie takim księdzem, chciałem, żebyś przyszedł właśnie do takiego kościoła, chciałem, żebyś robił w tym kościele to, co robiłeś i w Twoim życiu. I chociaż nie wszystko było idealnie, o nie, to droga, którą poszedłeś, była właśnie tą drogą, na której ja chciałem widzieć Ciebie. Pan Bóg ma plan dla każdego z nas. Miał plan dla apostoła Pawła, ma plan dla mnie, dla Ciebie. Pozwólmy na realizację tego planu w naszym życiu. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Pan Bóg chce, abyśmy żyli z Nim wiecznie. Apostoł Paweł lata po nawróceniu wypowiada słowa, które świadczą o jego gorącej wierze. Zapisane one są w liście do Filipian, tam 3 rozdział i wersety 8, 10 i 11. Jeżeli ktoś chce, proszę otworzyć. List do Filipian, 3 rozdział, tam wersety 8, 10 i 11. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Minęło 20 lat, może 20 kilka lat, gdy apostoł Paweł pisze te słowa do Filipian. Jak żywa, jak gorąca, jaka motywująca jest jego wiara. On zachowuje się, jakby Pana Jezusa spotkał w tym samym dniu, gdy pisze te słowa. Tak wielkie wrażenie zrobiło spotkanie Zbawiciela. Czy i my posiadamy też taką gorącą wiarę, gdy upływają lata naszego chrześcijańskiego życia? Apostoł Paweł wiedział, czego chce. Wiedział, komu zaufał. Wiedział, dokąd zmierza. Czy my również wiemy? Czy dobrze wykorzystujemy ten czas aktualnie, który Pan Bóg nam daje? Bóg chce nas obdarzyć życiem wiecznym, ale czy i my tego tak bardzo chcemy? Czy to, jak żyjemy, właśnie o tym świadczy? W Księdze Ezechiela czytamy słowa, tam 18 rozdział i 32 werset. Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Bóg chce dla nas życia wiecznego, ale nas często coś ciągnie w drugą stronę. Tak delikatnie, tak niedostrzegalnie, takimi małymi kroczkami i możemy być tam, gdzie być nie powinniśmy. Wiemy przecież, że wielki bój trwa. Wielki bój pomiędzy Bogiem a szatanem, pomiędzy złem a dobrym, pomiędzy światłością a ciemnością, pomiędzy prawdą a
fałszem. I my w tym wszystkim uczestniczymy. Jakich wyborów dokonujemy każdego dnia? Czym się karmimy? Gdzie są nasze myśli? Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że każda następna nasza godzina może być tą ostatnią godziną? Czy jesteśmy pojednani z bliźnimi? Czy jesteśmy pojednani z Bogiem? Czy jesteśmy świadomi powagi czasu, powagi sytuacji, w jakiej przyszło nam aktualnie żyć? Apostoł Paweł był świadomy pewnych rzeczy i napisał w liście do Efezjan takie słowa. List do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. List do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czy jest obecny Jezus w moim życiu? Czy jest obecny Jezus w Twoim życiu, siostro, bracie? Bo jeżeli nie będzie w naszym życiu Jezusa, albo będzie Go mało, to ktoś inny będzie chciał wejść na Jego miejsce. I to z miłymi rzeczami, z czymś, co zajmie nam czas, myśli, życie, z czymś miłym dla oka, dla ucha, dla ciała. I wtedy możemy być jak ta ryba wyciągnięta z wody na haczyk, bo ktoś oszukał rybę, bo ktoś zastosował odpowiednią przynętę, a ryba dała się nabrać. Podobnie może być i z nami. Nas również ktoś chce nabrać, oszukać, zwieść. Chce, abyśmy stanęli w innym miejscu. Chce, żebyśmy stanęli w miejscu z dala od Boga, tam, gdzie nie ma życia. Nie pozwólmy na to. Nie pozwólmy na to, żeby tak było. Druga śmierć. Jak uniknąć drugiej śmierci? Jakub w swoim liście daje nam radę. List Jakuba, tam 4 rozdział, wersety 7 i 8. List Jakuba, 4 rozdział, wersety 7 i 8. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Piotr z kolei w swoim pierwszym liście i tam 5 rozdział, wersety od 6 do 8, kontynuuje te myśli, radząc: ukuszcie się przed mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Walka duchowa to nie iluzja. Walka duchowa to nie żarty. Walka duchowa dotyczy każdego z nas. Ona się toczy, czy chcemy, czy nie. Czy traktujemy tę walkę poważnie? Czy korzystamy z dobrych rad? Po jakiej stajemy stronie w tej konfrontacji? Żyjemy na tym świecie, niedoskonałym świecie, i sami również tacy jesteśmy. Jesteśmy niedoskonali. To często powoduje różne napięcia, różne problemy, spory, nieopatrznie wypowiadane słowa. Naszą sytuację jako ludzi, sytuację ludzi wierzących w zborze, w kościele, można porównać do osób, które kiedyś w pewnym momencie wsiadły do autobusu. Do autobusu, który miał ich zawieść do wspaniałej krainy. Postanowiliśmy zaufać kierowcy, wspaniałemu kierowcy, który budził ogromne
zaufanie. Autobus ruszył, drzwi się zamknęły. Na początku droga jest gładka, prosta, mało zakrętów. Podróż jest przyjemna. Po czasie droga jednak zaczyna się zmieniać. Są dziury, są wyboje, są zakręty. Komfort tej podróży znacznie spada. Podróżujący tym autobusem zaczynają ocierać się o siebie. Nadeptywać. Powstaje zamieszanie. Są wypowiadane pewne słowa. Powoduje to niezadowolenie. Co jakiś czas autobus zatrzymuje się i dochodzą nowe osoby. Inne z tego autobusu wysiadają. Te, które wsiadły, są niesamowicie zadowolone, że mogły wsiąść do tego wspaniałego autobusu. Te z kolei osoby, które jadą już dłuższy czas w tym autobusie, przypominają sobie, jak to było, kiedy one wsiadły. Pojawiają się łzy wzruszenia, pojawiają się emocje. Te osoby wiedzą, że ta droga nie zawsze jest prosta i gładka. W tym autobusie jadą również inne osoby. Osoby, które od samego początku narzekają na komfort podróży, na zakręty, na wyboje. Narzekają również na współtowarzyszy tej podróży. Na współtowarzyszy, którzy, jak im się wydaje, mają dużo lepsze miejsca od nich. Nie widzą jednak tego, że te osoby, siedząc, często trzymają walizki innych osób, walizki ze starego życia, które przynieśli. Tak dużo zabrali z tego życia, które wcześniej prowadzili, a teraz również inni muszą te walizki dźwigać. Te osoby również nie mają całkowitego zaufania do kierowcy autobusu. Nie są pewni, czy jechać dalej. Myślą, może powinni pójść na piechotę, może powinni byli wsiąść do innego autobusu. Te słowa, kierowane też do innych, powodują pewne zachowania, powodują zamieszanie, grono wątpiących się poszerza. W pewnym momencie te osoby postanawiają wysiąść z tego autobusu. Ale wysiadając, mijają inne osoby, które miały chęć wsiadania do tego autobusu. Mówią do nich, nie wsiadajcie, nie warto, my tam byliśmy, nie ma co jechać tym autobusem. Niektórzy jednak wsiadają pomimo. Autobus zamyka drzwi i jedzie dalej. Autobus pojedzie dalej. Ten autobus pojedzie z nami czy bez nas. Sami musimy wybrać. Wspaniała kraina, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby tam być. Jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby tam dotrzeć. Jak bardzo my tego chcemy i pragniemy. Czasem jest ciężko. Chrześcijańska droga, którą kroczymy, ma dużo wybojów, dużo dziur, dużo zakrętów. Mamy trudne doświadczenia. To prawda. Jednak jesteśmy chrześcijańską wspólnotą. Wspólnotą i możemy jedni drugim podawać rękę i piąć się do góry. I tak być powinno. Niestety możemy również jedni drugich ściągać w dół, w stronę przepaści. A tak być nie powinno. Tak dużo zależy od nas. Tak dużo zależy od naszej postawy, od naszego zachowania, od naszego wpływu, jaki mamy również na inne osoby. I chociaż nie zawsze o tym wiemy, że to się dzieje, to jednak ma miejsce. A gdy będzie nam trudno, gdy będzie nam ciężko, kiedy będzie nam źle, spójrzmy na tego, który tak wiele wycierpiał, który tak wiele zniósł, który tak wiele poświęcił, aby każdy z nas mógł być w tej wspaniałej krainie, aby każdy z nas mógł dotrzeć do tego wspaniałego celu. Spojrzenie na Jezusa powoduje, że wszystko zaczyna wyglądać inaczej, że wszystko zaczyna nabierać odpowiedniego wyrazu, odpowiedniego kształtu. Takiego patrzenia właśnie na Jezusa, na cel, który jest przed nami
i zwycięstwa w tej duchowej walce życzę wam i życzę go sobie. Błogosławiony i święty, ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy. Druga śmierć, śmierć wieczna. I pierwsze zmartwychwstanie do życia wiecznego. Dwie możliwości. Co wybierzemy? Co wybieramy każdego dnia? Dokonujmy właściwych wyborów, aby móc cieszyć się życiem wiecznym z naszym Bogiem i z Jego ludem. Tego życzę wam i sobie, niech nas Bóg prowadzi. Amen.